Witamy wszystkich w Let's Play Together. Lara Croft. And the Guardian of Light. Wracamy jeszcze raz do poziomu 5, aby przejść challenge czasowy. Mamy całe 10 minut. Tak. Poziom się nazywa Forgotten Gate. Ale 10 minut to chyba całkiem sporo. Tylko trzeba... wiedzieć, jak robić niektóre rzeczy. Dobra, tutaj mamy cutscenkę, której się niestety nie da pominąć. Ona zostaje aktywowana, kiedy pierwszy raz się wejdzie na któryś z tych... na któryś z tych miejsc na kulkę. Więc obojętnie, kiedy to zrobimy, ona zostanie aktywowana. Tu wysyłamy jedną osobę na dół po kulkę. A drugą do walczenia. Ups, nie ten klawisz. Daleko mi poleciało, ale... Najważniejsze, że spadła tam, gdzie miała spaść. Okej, okay. I biegniemy dalej. Tą kulką najlepiej się zająć od razu. Bo potem mogą być tutaj wrogowie, którzy będą przeszkadzać. Czemu Lara rzuca dodatkowy link? Nie wiem. Zawsze jakoś... O kurka. Jakoś zawsze woli wybrać dodatka. Szkółko. Czekaj, nie rzucaj już. Dobra. Tutaj też w wolnej chwili można spróbować zabić wrogów, zanim ta kolumna zejdzie na dół. Albo można ich też pozabijać trochę kółko. Przy okazji zabierania jej stąd. Kulkę można też zrzucić tutaj, zamiast do tej rynny. Czy... Jest szersza droga. Tak, szersza droga, trochę bliżej schodów. I generalnie też się znajduje w odpowiednim miejscu wtedy. Znaczy, kulka się znajdzie w odpowiednim miejscu. Tutaj schodzimy od razu. Auć. Ale spadła. Ja nie jestem szczęśliwa za bardzo z tego powodu, ale... Tak, to był bardzo widowiskowy upadek z dużej wysokości. Wziął kulkę. Miał bardziej po drodze. O, twoja włócznia w powietrzu. Gdzieś? Tak. O, druga! Co? Fajne, nie? Tak, bardzo fajne. Co one tu robią? Nie widziałam jeszcze czegoś takiego. Dobra, tutaj walczymy z wrogami, ponieważ wszystkie trzy przejścia, które są tam gdzieś dalej, czyli tam, skąd przyszliśmy na początku, tutaj widać, są zamknięte, po prostu dopóki nie wykończymy wszystkich wrogów. Przypadkiem. Nic się skończyła. Widzę, to też będzie szybciej. Więc musimy się ze wszystkimi uporać. To jest też na rękę, bo i tak będzie trzeba się z nimi uporać, bo będą nam przeszkadzać. Bo by nam przeszkadzali w przyszłości, tak. jakbyśmy układali to później. Tak. Po prostu przesuwają te kulki. Dokładnie, biegają, szaleją. I ci jak z tym światłem zwłaszcza bardzo źle działają na kulki, więc... O, tu widać, że się otworzyło za nami, ale my idziemy tutaj w górę. O, tutaj tu się jakiś... ostał jadki. Tak, ostał się jakiś pojedynczy, może sobie za nami biegać, nie będziemy się nim przejmować. Chce, niech biegnie. O, tam jeszcze taki ten duży. Jak próbuję wskoczyć. No, o, czemu poszedłeś do niego? Zobaczyć z bliska. Okej, tutaj też się pojawiają wrogowie, ale
kończą ich te strzałki. W których przypadkiem nie rozwalimy? Tak, bo raz, że rozwalenie zajęłoby nam za dużo czasu. Znaczy, może nie za dużo, ale zajmuje jednak czas, a niepotrzebne rzeczy nie robimy. A dwa właśnie, że zabija nam wrogów, którzy mogliby nam potem przeszkadzać. Więc plusy dwa w jednym. Okej, okay, i tutaj jest kulka, którą wcześniej zdobywaliśmy w inny sposób. Potrzebowaliśmy do tego innej kulki. Teraz wykorzystamy włócznię Totka. Tak, i tarczę Totka. Ewentualną tarczę. Po prostu... W ten sposób nie idziemy tam, nie zabijam tam tych wrogów, nie bawimy się z kolcami. Tak, z różnymi takimi rzeczami, tylko od razu bierzemy kulkę. No, w tym wypadku znowu Totek. Zgubię kulkę. To ja przejmuję. Innym hakiem jest, żeby nie wrzucać jej do tej rury, tylko tak. Zrzucisz do tej dziury. Tutaj. Wtedy ona nie ląduje w tej zabawce. Znaczy, jak my to mówimy, w tej zabawce do przekręcania, tą, którą do teraz tej... widzicie z lewej strony. I znajduje się ona od razu na dole. Dzięki czemu zaoszczędzamy cenny czas. Tak. Tutaj coś wrogowie przeżyli. No i po inne kulki, jak pewnie zauważyliście, nie idziemy. To była ostatnia. Nie zdobywamy tych... Ups. Nie zdobywamy tych dwóch kolejnych kulek, ponieważ zamiast tych kulek możemy sami stanąć na tych przyciskach. I to będzie taki sam efekt, a w krótszym czasie. I też dzięki temu nie aktywują się jacyś wrogowie. Bo zwykle tutaj jeszcze ktoś przychodził, a teraz nie. No oczywiście część tam zabiły strzałki, ale część moim zdaniem po prostu się nie pojawia. Co to było? Aha, te strzałki tam latają. To ja jako kulka stanę. Nie ma już więcej kulek. Lara jako kulka. Tak, tam trochę zabrałam parę sekund, bo myślałam, że jest jeszcze jedna. Ale nie było. No i teraz, jako że ja zastąpiłam jedną kulkę, to tak drugą. Oszczędziliśmy czas na zbieraniu dwóch pozostałych kulek i mogliśmy już po prostu tutaj wyjść. Ogólnie zanim to odkryliśmy, to nie potrafiliśmy się chyba zmieścić w czasie tym speedruna. No ale właśnie wiedząc o tym jest dużo, dużo łatwiej. Tak, ważne też, żeby za pierwszym razem przejść tą pułapkę. Tak. Bo to jednak jest cenny czas. No, tutaj kiedy robimy challenge czasowy, wszystko jest cennym czasem, więc na wszystkim trzeba oszczędzać. Tak, i tu można przy okazji sobie zarobić challenge, żeby za pierwszym razem to przejść, jak się nam wcześniej nie udało. Tak. Aby ewentualnie wziąć brakujące czaszki, jeśli się nam nie udało. No, ale chyba raczej się nam udaje, przynajmniej ostatnimi czasy. Okej. Okay. No i też ważne, jedna osoba... Ups, pobiegę teraz. Musisz żyć. Raz. Jeśli jedna osoba zginie, to nie jest taka strata. A jeśli zginą dwie, to właśnie wtedy jest problem. I to są też plusy trybu multiplayer. Okej. Okay. Udało się. Znaczy, ja już wiedziałam, że się udało, ale się dopiero teraz pojawiło. 7 minut 18 sekund. Tak, więc całkiem chyba przyzwoity czas. Praktycznie prawie 3 minuty zapasu. I zdobyliśmy wszystko. Pokażemy wam w kolejnym odcinku, co dostaliśmy tutaj za punkty. I pokażemy wam też ten Golden Sculpture of... No, przeczytajcie sobie. No i to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym poziomie. No to pa. Pa.